Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku programu Jazdy Gwiazdy. Jest ze mną Gwiazdy, czyli ta część odgwiazdzenia, czyli Kazik Mazur. Dzień dobry, Kaziku. Witam Was serdecznie, rozgwiazda. Kazik, jako jeden z niewielu, wziął sobie do serca powiedzenie: jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. To biegniesz do tej mety i będziesz diamentem. Powiedział to sobie i został zwycięzcą programu Twoja twarz brzmi znajomo. I o tym i o paru innych pierdołach pogadamy w Garbusie. Jedziemy, Kaziku, zapraszam. Oczywiście. Ale to ty prowadzisz? Wiesz co, ja jak zdam prawo jazdy, to już nie będę jeździł. Okej, dobra. Uwaga, Kazik Mazur ze mną. Bum, Kazik, dzień dobry. Kazik Mazur, Polska, cześć. Ty posiadasz dokładnie takie samo nazwisko, jak większość z nas, jak ojciec. Tak. Ale też posiadasz takie samo imię jak ojciec. Dokładnie, wiesz, no bo jakby to jest takie dość pospolite, proste imię. Na przykład w filmie Rejs było: panie Kazimierzu, proszę podać klucz do kajuty. Panie Kazimierzu, gdzie jest klucz od kabiny? Panie Kazimierzu, ma pan klucz od kabiny? Tak, kajuty czy kabiny, możliwe. Załóżmy się od stówkę, ja się nieważne. Ja ze słabnymi ludźmi lubię wygrywać. Kluczbork. Kluczbork. Panie Kazimierzu, no pewnie, no. Ale wiesz co, nie chodzi, bardzo proste, ja się urodziłem 4 marca, czyli w Kazimierza, więc po prostu wszedłem w to imię. Czy ciebie nie kusiło, żeby na przykład jeździć na prawie jazdy ojca? Czy wykorzystywałeś to, że się nazywacie tak samo, czy po prostu teraz ci dopiero po czasie powiedziałem, że można było? Po co jeździłem bez prawa jazdy, więc po co jeździć z prawem jazdy? Nie wolno jeździć bez prawa jazdy. Nie wolno? Nie. Ja zawsze uważałem, że jakbym miał takie samo imię jak ojciec, ja bym to, wiesz, na przykład dzwonił i mówił: dzień dobry, to Kazimierz Mazur, ja w sprawie syna. Kurna, człowieku, to jest najprzyjemniejsza rzecz, jaką możesz zrobić. Ja to robiłem, tylko że raczej nie odbierałem telefonów ze szkoły, jak nie chodziłem do niej i dzwoniła pani pedagog. Odciągałeś kabel. Kwestia... nie, byłem bardzo szybki, byłem pierwszy przy telefonie. Przejdę na chwilę do twojej twarzy. Najważniejsza rzecz, no, chyba możemy to powiedzieć, nie, do twojej malowany twarzy. Program nazywa się Twoja twarz brzmi znajomo. Tak, tak. Wygrywa go... Kazik Mazur. To jest program, w którym przebierasz się za innych ludzi, no nie? Tak. Ja bym ciebie robić, ale nie jesteś za mało rozpoznawalny i nic nie zaśpiewałeś. Rozumiem. Więc... przebierasz się za innych ludzi, no, śpiewasz jako inni ludzie, tak? I tak, wygrałeś ten program. Tak. Czyli ja sobie wywnioskowałem, że po prostu ludzie nie lubią do końca ciebie, no wiesz. Jak tak, w końcu kimś innym, to ci dali wygrać. Dlatego mi dali wygrać, dlatego że... masz szansę. Stary, no bo ja jestem w ogóle nieciekawy prywatnie, ale bardzo ciekawy na scenie. Przez 11 odcinków okazuje się, że na koniec najlepszy jesteś ty. Fajne uczucie? Genialne. Wiesz co, to było też takie dla mnie laboratorium. Ja sam zgłosiłem się do tego programu, nikt mnie nie zaprosił. Sam przyszedłem, powiedziałem, chciałbym być na castingu. I poszedłem do tego programu, bo to jest bardzo szlachetny program. Wszystkie pieniądze idą na dzieci. Charytatywny, to jest mistrz. Druga rzecz jest taka, że możesz szlachetne, piękne postaci zagrać. Mocniej, mocniej! Gwiazda w górze śni, pierwszym mym życzeniem jesteś ty, spadająca w pełni sny, który główną rolę grasz ty. Jeszcze wyżej, jeszcze mocniej, kochani! Poszedłem do tego programu z premedytacją, dlatego... Ale ty sobie trochę urządziłeś po prostu za... Nie, w dobrej wierze. Sobie laboratorium. Laboratorium, ale taki... genialne. Poligon doświadczalny, stary, no dla swojego aktorstwa. No i tak właśnie o to chodzi. Jeszcze wiesz, pomogłeś dzieciakom. No to w ogóle jest sztos. Gratuluję ci, Kaziku. Dziękuję. Dobrze, że wygrałeś w ogóle chyba. Ja też się cieszę bardzo. Ja mam poważne obawy, że ty jesteś dobrym człowiekiem po prostu. Bo że jesteś, no tak, dobrym aktorem, to już wiemy. Myślę, że ten spokojnie możemy zgodzić się poza tym, że cała Polska cię ogląda, jak tam dotykasz i wszystko się ulecza. Śpiewasz, wszystko się ulecza. Tańczyłeś zresztą, bo ty też z tych tańczących w zasadzie, nie? No, ale taniec z gwiazdami przy tym programie, to przy programie Twoja twarz brzmi znajoma, to są Pikuś jasełka. Tak? To są jasełka. No skąd możesz wiedzieć, jak to odpadłeś w 4 odcinku? Byłem za dobry. To już wygrałeś, jarasz się tym, faktycznie jest dużo dobrych rzeczy związanych z tym programem. Ale to jest plus niesamowicie szlachetny i świetny program. Ja się bardzo cieszę, że nim nie byłem. Ja myślę, że za parę w ogóle edycji to aktorzy będą dopłacać, żeby być w tym programie. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy, by szary pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie.
obawiam się, że znam odpowiedź, ale czy jest osoba, w której nie chciałbyś w niej być, to znaczy nie próbować być nią? Jest tak, ktoś... no i była jedyna taka postać, której nie zrobiłem i nie wszedłem nawet na 10%, to był Bonnie M. Bo dlatego, że raz wszedłem na próbie w domu w niego i później miałem koszmary i bardzo źle się czułem. Był nie ten stan energetyczny, dlatego zrobiłem Ale WF. Serio, serio? Serio, serio. I było tak, że przestałem i zrobiłem WF. Ja to nazywam WF, czyli wszystko dobrze zrobiłem, tak jak powinno się to zrobić. Tak jak trzeba pomalować. Stworzyłem po prostu, wziąłem inne rzeczy. Skopiowałeś ale wiesz, później... postać, jakby nie charakter. Tak. Przeskoczę na chwilę do wielu talentów. Ja to w ogóle nie do końca cię lubię, żeby była jasność, żebyśmy sobie wyjaśnili. Bo ja jestem psychofan. Nie, bo ty lubisz w ogóle tych, którzy z tobą sypiają, nie? Nie, bo znaczy nie miałbym kogo lubić. A pan dziewczynę? Jak każdy. A ja na przykład nie mam. Ja byłem w żylecie klanu, rozumiesz, dosyć długo. Co to jest żyleta klanu? Żyleta to jest tak, wiesz, strefa kibicowska, raczej hardcore, nie że lekko. Aha. I ja byłem zawsze klanowy, ale... mnie to twoje na wspólnej to mnie zbyt bardzo interesowało, rozumiesz? Okay, no. Także ja tak cię od razu zaznaczam, bo ja bardziej Kaja Paschalska. Ja to rozumiem, ale wiesz dlaczego? No bo na wspólnej jest dla bardzo inteligentnego widza. Więc znaczy, jak na ciebie patrzę i widziałem cię, że byłeś tam lekarzem, to nie chce mi się w to wierzyć. Aha, okej. Okay. Ale okej, niech będzie, rozumiem, że takie było założenie. Ale kochanie, jestem bardzo dobrym aktorem, więc jakby ja prywatnie... Myślałem, że powiesz, że jesteś bardzo dobrym lekarzem w ogóle i to w ogóle wiesz. Co się dzieje? Nic takiego. Przeszczepiliśmy panu organy płciowe owczarka niemieckiego. Ja mam dużo powodzeń u starszych pani, które mówią Kamilek, kardiolog ogląda. Nie, Kamilek, ale od razu Kamilek, a mnie tak boli. Uuu, jak no mnie boli, wiesz, Kamilek, no. Pierwszy raz spotykam się z kimś, kto wchodzi w drugą osobę i mówi o tym, wiesz, bo ja to wchodzę, wiesz, w rolę i tak dalej, reszta się trochę tak bawi. I trochę jestem, budzi to we mnie ogromny podziw, oczywiście szacunek też, ale z drugiej strony zaczynam się ciebie bać po ludzku, nie? Także wiesz, bo myślałem, że jesteś takim normalnym gościem, a tu wiesz, tu energia, tu wchodzę w kogoś, tu autohipnoza, wiesz, to są rzeczy, ja nie używam takich trudnych słów na co dzień, nie? Ja też, ale wiesz, no czytałem dużo w internecie i to były najtrudniejsze słowa, więc doszedłem do wniosku, że jak jest program, to trochę poużywam. Czy żona się ciebie trochę boi? Nie. Bo jesteśmy przy tych, wiesz, bo przychodzisz jako Marilyn Monroe, normalny... ona widzi, że coś nie da. Nie, ona ma bekę, bo ona wie, że jestem normalnym facetem, który chodzi w rozciągniętych spodniach dresowych. Ja jestem, w ogóle wiesz, no jakby, to było we mnie najciekawsze, że ja jestem naprawdę takim typowym, zwykłym chłopakiem z sąsiedztwa, który jest typowym, zwykłym kolesiem, który... 20 lat gra w telewizji. Długo jeszcze będziecie siedzieć? 15 lat, ale będę apelował. No ale... wiesz co, który po prostu doszedł do wniosku, że będzie bardzo ciekawie uruchomić silniki kobiece i to jest fajne. Bo to fajnie, dobra, no najważniejsze, bo to tego jeszcze nie rozwiązaliśmy. Fajnie jest być kobietą, czy nie? Oczywiście, że tak, bo jakby całe te wrażliwe rzeczy, które się otwierasz, poza tym zobacz, były... No wiesz, co jest najśmieszniejsze? Że były wcześniej dwie robione Marilyn Monroe i one były, myślę, lepiej ode mnie zaśpiewane, lepiej odegrane, ale ja byłem najgrubszą, największą, ale najbardziej seksowną Marilyn Monroe. I zrobił ją facet. To jest beka. Myślę, że to jest piękna klamra. Dziękuję bardzo, możesz wysiąść. Dziękuję za uwagę, czytał Lucjan Szołajski. O rany, zupełnie jakby ktoś włączył telewizor. A to tak, to ty. La 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 la